Witam na kolejnej sesji w wirtualnym gabinecie doktora Nerwicy. To jest piąta sesja. Chciałbym podsumować przede wszystkim te pierwsze cztery. Pracujemy w tej chwili nad taką zmianą behawioralną, czyli ten pierwszy poziom zmiany zachowania. Potem będziemy pracować na poziomie poznawczym, czyli zmian myślenia, i potem będziemy pracować na poziomie egzystencjalnym, czyli zastanawiania się, no, co nerwica chce nam powiedzieć, jakich zmian powinniśmy dokonać w życiu. Wracając do tego poziomu behawioralnego, tak jak mówiłem, najważniejsze jest to, żeby coś zmienić, żeby wykonać jakiś krok, wyjść ze strefy komfortu i wtedy, no, zobaczyć, co się dzieje. Tak? Najważniejsze, żeby wykonać ten krok. I teraz, no, jak sobie zaplanować ten krok, bo to jest bardzo ważne. Otóż tutaj podpowiem taką metodę, która bardziej wywodzi się z coachingu. Mianowicie, jak sprecyzować cel do osiągnięcia, żeby on był poza strefą komfortu i żeby dawał zmiany. Otóż w coachingu mówi się o tak zwanym celu SMART. Możemy to dla polskiego zmienić na nazwę smarowania, żeby zmiana była możliwa do dokonania. Tak, bo te niektóre rzeczy z coachingu fajnie można sobie do terapii jakby zaadaptować, tak, żeby to służyło właśnie wychodzeniu z zaburzenia. I tak, co to jest cel, ten SMARO, powiedzmy, że on musi być po pierwsze specyficzny, czyli umawiacie się ze sobą, co konkretnie chcecie zrobić, tak, bo to musi być bardzo określone coś, co będzie widać w kategoriach takich, tak jakby kamera to z boku mogła nagrać. To znaczy, na przykład chodziłem w lewo, a chodzę w prawo. Wstawałem o 5, wstaję o 4:50, tak? Nie wiem, odzywałem się, a się nie będę odzywał, tak? Coś, co będzie zauważalne z boku. I najlepiej, żeby on był M, czyli SMARO, M, mierzalny, czyli żeby on mógł być jakoś określony za pomocą jakiejś cyfry albo jakiejś zmiany, że coś jest, albo prawda, raczej, że coś jest. Tak? Nastawiamy się bardziej, że coś jest inaczej. Albo że na przykład robiłem 3000 kroków, robię 3500 kroków dziennie, tak? Żeby on był mierzalny, żeby można było go jakoś tak określić w jakiś taki materialny sposób, na ile to możliwe. A, czyli ambitny, no to takie coachingowe już, prawda, określenie, ale oznacza to po prostu w języku terapeutycznym wyjście ze strefy komfortu. R to jest realistyczne, czyli to w języku terapii będzie oznaczać, że to jest nie za duży krok, ale poza strefą komfortu, czyli on musi być realistyczny, bo jeżeli sobie postawicie taki cel, na przykład, że jutro znajdę pracę, to będzie nierealistyczny cel. On musi być podzielony na mniejsze odcinki, tak? I O, czyli określony w czasie, tak? W angielskim to jest T, czyli timekeeping, stąd nazwa SMART, czyli sprytny, tak? Że cel jest sprytny. Natomiast my możemy mówić SMARO, smarujący, tak? Czyli określony w czasie, czyli musicie sobie dać na tą zmianę określony czas, na przykład, że to będzie nie później na przykład niż za 2 dni, albo w przeciągu tygodnia, albo w przeciągu miesiąca, w przeciągu godziny, albo w środę, tak? Czyli to musi być ściśle określone. Czyli podsumowując, żeby dobrze działać w tej pierwszej warstwie terapii nerwicy, doktora nerwicy behawioralnej, tak, to musicie działać SMARO, czyli smarować tą zmianę, czyli musi być specyficzny, mierzalny, ambitny, realistyczny i określony w czasie. Tak? Jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy i waszych odczuć, jak to wam idzie i na jakim jesteście etapie. I powtarzam, dalej będziemy przechodzić do kolejnych etapów. Zachęcam również do obejrzenia całego cyklu od sesji pierwszej na playliście sesji nerwicy, terapii nerwicy doktora nerwicy. Pozdrawiam.